Jesteście pewnie znudzeni tradycyjnymi przestrzeniami kinowymi. Alternatywna przestrzeń, która będzie zamieniała się raz w miesiącu w salę kinową. Jesteśmy w Muzeum Współczesnym Wrocław, w schronie, przez niektórych nazywanym bunkrem na Legnickiej. Przestrzeń jest under construction. Dopiero za parę godzin będziemy ją wypełniać różnymi miłymi obiektami, na których fajnie będzie się wyłożyć, tak abyście nie czuli tego twardego betonu. Jest ekran i będzie 5 filmów w tym sezonie. Każdy z nich niebanalnie wybrany przez Lecha Molińskiego. Nie wiem, czy wiecie, ale w latach 70. przed budynkiem muzeum znajdował się tabor cygański, więc jakby ten temat też tu będzie. Niektórzy z was z całą pewnością pamiętają bunkier także z faktu, że można było tutaj kupić tanio fajki. Zabraniamy. Także hurtownia papierosów i opowieść dym. Będą też wątki wojenne, no bo jednak jest to schron, jest to bunkier. W Szwajcarii swego czasu w jednym ze schronów zorganizowano schronisko dla bezdomnych. Ten temat także tutaj wydaje nam się szczególnie wybrzmi i szczególnie będzie pasował. Nie będzie tutaj ani popcornu, ani coli. Będzie rozmowa po filmie, przed filmem. Każda wizyta tutaj będzie bardzo przydatna, bo nie wyjdziecie z pustymi rękoma. Dostaniecie albo jakieś publikacje, albo bilety na wystawę. Także warto tutaj przyjść i dowiedzieć się, czy jest jeszcze wejściówka. A jak nie ma, to na pewno nie powiemy cześć, no sorry, spadajcie.